Pieśń nad pieśniami. Kim jest oblubienica? Na pierwszym planie Pieśń nad pieśniami jest poetycką historią miłosną. Dotyczy ona związku króla Salomona z młodą kobietą zwaną Szulamitką. Tak mówi Pieśń nad pieśniami, 6 rozdział, 13 werset. On jest potężnym królem, a ona prostą pasterką, która większość czasu spędza na zewnątrz, mając za zadanie pilnowanie cudzych winnic. Na początku wydaje się nie wiedzieć, kim naprawdę jest Salomon. Jej prośba: powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie karmisz swoją trzodę? Pieśń nad pieśniami, 1 rozdział, 7 werset, sugeruje, że w tym momencie bierze go jeszcze za prostego pasterza. Pieśń nad pieśniami opisuje, jak rozwija się relacja między Salomonem a Szulamitką poprzez wzloty i upadki. Choć to wszystko jest bez wątpienia prawdą, nie może to być cała historia. Musi być coś więcej w tej księdze nad pieśniami, jedynej spośród 1005 pieśni Salomona, która została natchniona, w istocie jedynej, która zachowała się do nas, dla nas do dziś. Tak mówi przecież pierwsza księga królewska, 4 rozdział, 32 werset. Jaka jest właściwa typologiczna interpretacja tego, kto jest oblubieńcem, panem młodym, a kto oblubienicą? Kto jest oblubieńcem, czyli panem młodym? Zanim zastanowimy się, kim jest oblubienica, wyjaśnijmy sobie bardzo wyraźnie tożsamość oblubieńca, czyli pana młodego. Według tradycji żydowskiej oblubieniec, czyli pan młody, jest Bogiem, co w pewnym sensie jest prawdą, a oblubienicą jest Izrael, co jest tylko częściowo poprawne, więcej na ten temat później. Tylko Pismo Święte może udzielić poprawnej i precyzyjnej odpowiedzi. W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie przedstawiany jest jako mąż, a Izrael jako żona. Mamy tego przykład, na przykład Księdze Izajasza, 54 rozdział, werset 5. Gdy dochodzimy do Nowego Testamentu, dowiadujemy się, że sam Pan wyjaśnił, w jakim sensie Bóg był oblubieńcem. Był to nikt inny jak On sam, Słowo, które stało się ciałem, prawdziwy człowiek, a jednak Jahwe Starego Testamentu. Gdy uczniowie Jana Chrzciciela zapytali Pana, dlaczego Jego uczniowie w przeciwieństwie do nich samych, jak i faryzeuszy, nie pościli, On udzielił tej znamiennej odpowiedzi. Czy synowie oblubieńca albo przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Czy przyjaciel oblubieńca może się smucić, dopóki oblubieniec jest z nim? Przyjaciele oblubieńca. My tak czytamy w Ewangelii według Mateusza, 9 rozdział, 15 werset. To stwierdzenie rozstrzyga kwestię z boskim autorytetem. Chrystus był oblubieńcem. On sam oświadczył, że tak jest. Co znamienne, Pan nie wspomina o oblubienicy ani w Ewangelii według Mateusza, 9 rozdział, gdzie po raz pierwszy oświadcza, że jest oblubieńcem, ani w Ewangelii według Mateusza 25, gdzie jest oblubieniec i 10 dziewic, ale nie ma oblubienicy. Podobnie Jan Chrzciciel mówi o oblubieńcu, ale nie wspomina o oblubienicy, jak mówi Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 29 werset. Wyraźny brak panny młodej jest bardzo wymowny. Oblubieniec przybył, ale panna młoda nie była jeszcze gotowa. Kim jest panna młoda? Kto zatem jest oblubienicą? Myśli wielu chrześcijan natychmiast zwrócą się ku Kościołowi, który jest oblubienicą, żoną baranka, jak mówi Objawienie 21, rozdział 9, werset, oraz Objawienie 21, rozdział 2, werset i 22, rozdział 17, werset. W liście do Efezjan, 5 rozdział, Paweł porównuje związek między mężem a żoną do związku między Chrystusem a Kościołem. Tak mówi list do Efezjan, 5 rozdział, 25 do 33 wersetu. Koryntianie są napominani na podstawie tego, że Paweł poślubił ich jednemu mężczyźnie, jednemu mężowi, aby przedstawić ich jako czystą dziewicę Chrystusowi. Tak jest
drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. To wszystko jest bardzo prawdziwe. Wiele typów takich jak Ewa i Rebeka ilustruje ten związek. Czy tak jest w przypadku Szulamitki, Panny Młodej z Pieśni nad Pieśniami? Zamiast wysuwać taki wniosek lub założenie, poszukajmy odpowiedzi, rozstrzygając kolejne zagadnienia. Jakie są cechy charakterystyczne Szulamitki? Kto lub co ma takie same cechy? W takim przykładzie musimy zadać kolejne pytanie. W jakim stopniu te cechy są wspólne dla Kościoła? Kolejne zagadnienie już jest związane z tym, że istnieje co najmniej 8 wyraźnych wskazówek na to, że zastosowanie Pieśni nad Pieśniami do Kościoła jest problematyczne, jeśli nie niemożliwe. Pierwsze 7 ma związek ze specyficznymi cechami oblubienicy, które nie odnoszą się do Kościoła, ale odnoszą się do innej grupy odkupionych ludzi, przyszłej wiernej żydowskiej resztki. Ta resztka będzie utworzona z Żydów, którzy nie znając Ewangelii łaski Bożej przyjdą do wiary po tym, jak Kościół zostanie uniesiony do nieba po pochwyceniu. Myśli i doświadczenia tej resztki są tematem wielu psalmów. Ponadto prawie każdy prorok Starego Testamentu podaje informacje o tej resztce, a wiele typów, na przykład bracia Józefa, zapowiadają ją. W Nowym Testamencie resztka jest szczególnie wspominana, oprócz cytowanego powyżej listu do Rzymian 9:27, w Ewangelii według Mateusza 24 oraz w Objawieniu 6 i do 13 rozdziału. Ci, którzy przeżywają wielki ucisk, można to porównać i należy to porównać z Księgą Izajasza 10 rozdział 22 i 23 werset i list do Rzymian 9 rozdział 27 werset. 8 punkt z kolei ma związek z kluczowym zwrotem Księgi Pieśni nad Pieśniami. Oblubienica ma matkę. To jest pierwsza cecha. Pieśń nad Pieśniami wyraźnie mówi o tym, w pierwszym rozdziale, 6 werset, także 3 rozdział, 4 werset, 8 rozdział, 2 werset. Oblubienica ma matkę. Panna młoda ma młodszą siostrę. Tak mówi Pieśń nad Pieśniami, 8 rozdział, 8 werset. Oblubienica początkowo nie wie, kim jest Salomon. Tak pokazuje Pieśń nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami, 8 rozdział, 1 rozdział, 7 werset. I widzimy tutaj wyraźnie. Oblubienica początkowo nie wie, kim jest Salomon. Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział, 7 werset. Także przychodzi, by uznać Salomona za swojego króla. Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział, 12 werset. Oblubienica wspomina o innych dziewicach, które również kochają Salomona. Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział, 3 werset. 1 rozdział, 3 werset Pieśni nad Pieśniami. Oblubienica jest w pewnym momencie opuszczona przez oblubieńca, co pokazuje nam Pieśń nad Pieśniami, 5 rozdział, 6 werset. Jest czarna, bo słońce ją przypiekło, ale i urodziwa, co pokazuje nam Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział, 5 i 6 werset. Pieśń nad Pieśniami zawiera następujące kluczowe zdanie. Abyście nie podburzali, ani nie budzili miłości mojej, aż się jemu spodoba. Aż się jemu spodoba. Powtarza się to zdanie trzykrotnie. Pieśń nad Pieśniami, 2 rozdział, 7 werset. Pieśń nad Pieśniami, 3 rozdział, 5 werset.
I pieśń nad pieśniami, 8 rozdział, 4 werset, dzieląc księgę pieśni nad pieśniami na jej 4 części. Nawet pobieżne spojrzenie na tę listę, która może nie być kompletna, jasno pokazuje, że każdy, kto próbuje zastosować te cechy do kościoła, będzie miał podgórkę, będzie miał trudność. Jednak w przypadku zastosowania tego typu do żydowskiej resztki wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Aby się o tym przekonać, rozważmy każdą pozycję po kolei. Po pierwsze, oblubienica ma matkę, pieśń nad pieśniami, 1 rozdział, 6 werset i 3 rozdział, 4 werset i 8 rozdział, 2 werset. Najwyraźniej Kościół nie ma matki. Kto to mógłby być? Taka idea byłaby całkowicie obca Pismu Świętemu, jednak w odniesieniu do przyszłej żydowskiej resztki jedno i drugie będzie prawdziwe. Mają matkę i siostrę. Jak to ujmuje Ezechiel, synu człowieczy, były 2 kobiety, córki jednej matki. Księga Ezechiela 23:2. Te 3 kobiety odpowiadają dokładnie matce i 2 córkom, siostrom w pieśni na Salomona. I Księga Ezechiela 23:4 podaje imiona sióstr, a imiona ich były Ohola starsza i Oholiba jej siostra, i były moje, i urodziły synów i córki. Takie też były ich imiona. Samaria to Ohola, a Jerozolima Oholiba. Stąd te 2 siostry, córki, to Samaria 10 plemion i Jerozolima stojąca za 2 plemionami. Najwyraźniej więc matką jest Izrael, 12 plemion, z którego wywodzą się te 2 królestwa. Panna młoda ma młodszą siostrę. Tak jest napisane w Pieśni nad Pieśniami, 8 rozdział, 8 werset. Mając już zidentyfikowane 2 siostry, możemy skupić się na pytaniu, dlaczego Juda lub Jerozolima jest w Pieśni nad Pieśniami przedstawiona jako starsza siostra, a Samaria jako młodsza. Na podstawie wydarzeń z przeszłości można by się spodziewać odwrotnej kolejności. Samaria jako pierwsza została zaprowadzona do niewoli, jak to mówi 2 Księga Królewska 17, a Juda później, jak to mówi 2 Księga Królewska 25. Taka jest też kolejność księdza Ezechiela, 23 rozdział. Ohola, Samaria jest nazywana starszą, pierwsza popełniła cudzołóstwo i pierwsza zostaje oddana w ręce swoich kochanków. Oholiba, Juda, młodsza, Jerozolima, obserwuje to wszystko, a mimo to postępuje podobnie, tylko gorzej niż północne królestwo. Tematem pieśni Salomona nie jest jednak przeszłość tych 2 sióstr, ale ich przyszłość. Rozważa ona odbudowę tego związku, który kiedyś został zniszczony do głębi. W przyszłych wydarzeniach to Juda jako starsza będzie pokutować i przyjmie Pana jako pierwsza. On wybawi ich, a w szczególności Jerozolimę, od napaści asyryjskiej. Następnie będzie królował na Syjonie, a potem 10 plemion powróci do ziemi. Taka jest kolejność w księdze Izajasza, 11 rozdział. Najpierw ustanowienie królestwa, księga Izajasza 11, rozdział od 1 do 10 wersetu, a potem powrót 10 plemion, jak to mówi księga Izajasza 11, rozdział od 11 do 16 wersetu. Stąd będzie moment, w którym starsza siostra będzie w związku z Salomonem, podczas gdy młodsza jeszcze nie jest gotowa na związek, jak to mówi Pieśń nad Pieśniami, 8 rozdział, 8 werset. Trzeci argument. Oblubienica początkowo nie wie, kim jest Salomon. Tak mówi nam Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział, 7 werset. W 1 rozdziale oblubienica zadaje pytanie. Powiedz mi, o ty, którego kocha moja dusza, gdzie żywisz, gdzie każesz odpoczywać w południe swojej trzodzie, bo dlaczego mam być jak ta, która odwraca się na bok od stad twoich towarzyszy? Sugeruje to, że wyrażając pragnienie bycia z Salomonem, myli go z prostym pasterzem.
Nie ma absolutnie żadnego sposobu, w jakim można to odnieść do kościoła jako całości, choć może to być prawdą o pojedynczym, zagubionym chrześcijaninie, to dla kościoła jako całości nie może to być fakt. Kościół nigdy nie jest uważany za nieświadomego tego, kim naprawdę jest Chrystus. Zna Chrystusa jako głowę i wie, że jest z nim ustanowionym związku miłości. Ten związek miłości jest trwały. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset nam to dokumentuje. Resztka jednak będzie dokładnie w takiej samej, w takiej sytuacji. Właśnie w takiej sytuacji, jak w Pieśni nad Pieśniami, będą szukać Chrystusa, będą wiedzieć, że On umarł i zmartwychwstał, ale nie będą wiedzieć, czy On im przebaczył lub czy przebaczy. Będą jak bracia Józefa, świadomi swojej potrzeby, torujący sobie drogę do Józefa, zanim w końcu odkryją, kim on naprawdę jest. Dopiero gdy w ich sercach pojawi się prawdziwa skrucha, Józef ujawni im swoją tożsamość. Ja jestem Józef, Księga Rodzaju, 45 rozdział, 4 werset. Przychodzi, aby uznać Salomona za swojego króla. To jest czwarty argument. Pieśń nad pieśniami, pierwszy rozdział, 12 werset. Później w rozdziale pierwszym oblubienica mówi o stole króla i swoich perfumach roztaczających tam ich wspaniały zapach. Jak to dokumentuje nam pieśń nad pieśniami, pierwszy rozdział, 12 werset. Odpowiada to dokładnie relacji, w jakiej żydowska resztka pozna Chrystusa, króla, Mesjasza. Kościół jest w znacznie bliższej relacji z Chrystusem jako jego ciało, co mówi nam list do Efezjan, pierwszy rozdział, 23 werset. I jego oblubienica jako oblubienica jest przedstawiona w objawieniu, 21 rozdział, 9 werset. Nigdy nie czytamy, aby Kościół czy nawet chrześcijanie zwracali się do Pana i lub określali go jako swojego króla. Piąty argument. Oblubienica wymienia inne dziewice, które również kochają Salomona. Pieśń nad pieśniami, pierwszy rozdział, trzeci werset. Załóżmy przez chwilę, że oblubienica reprezentuje Kościół. Tak na chwilkę, to jest błędne założenie, ale załóżmy na chwilę. Jeśli tak, to kim byłyby panny, które również kochają Salomona? Tak jest przecież w pieśni nad pieśniami, pierwszy rozdział, trzeci werset. W czasie istnienia na ziemi Kościoła nie ma wierzących poza Kościołem. Niezależnie od tego, czy są pochodzenia żydowskiego czy pogańskiego, wszyscy zostali połączeni razem, aby stworzyć tego jednego nowego człowieka i złożyć jedno ciało Chrystusa. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset i list do Efezjan, 2 rozdział, 14 do 16 wersetu. Z żydowską resztką, a w szczególności żydowską resztką, tą częścią resztki, która pozostanie w Jerozolimie, sprawy mają się zupełnie inaczej. Będą oni wiedzieć, że są inni, którzy kochają Chrystusa i czekają na Jego zbawienie, nie tylko wierni w Jerozolimie. Miasto Wielkiego Króla, Jerozolima, jest postrzegane jako oblubienica, a inne miasta, przede wszystkim w Judzie, jako przyjaciele oblubienicy. To pokazuje nam m.in. Psalm 45, werset 9, werset 14. Szósty argument. Oblubienica jest w pewnym momencie opuszczona przez oblubieńca. Pieśń nad pieśniami Salomona, rozdział 5, werset 6. Pieśń nad pieśniami opowiada o wielu doświadczeniach, które nie mają zastosowania w kościele. Na przykład sytuacja z pieśni nad pieśniami 5. Której panna młoda w końcu decyduje się otworzyć drzwi dla swojego oblubieńca tylko po to, by stwierdzić, że go nie ma. Wystarczy rozważyć werset pieśni nad pieśniami, 5 rozdział, 6 werset. Otworzyłam memu ukochanemu, lecz mój ukochany wycofał się i odszedł. Dusza moja zawodziła, gdy mówił, szukałam go, ale nie mogłam go znaleźć. Wołałam go, ale nie dał mi odpowiedzi. Jak może to być opis relacji między Chrystusem a Kościołem? Czy On kiedykolwiek będzie nieobecny, wycofany lub nie da żadnej odpowiedzi? Z pewnością nie. Jednak dla żydowskiej resztki sprawy będą wyglądały inaczej. Prawdziwy Józef będzie musiał uczynić się obcym i mówić szorstko do nich.
jak to mówi Księga Rodzaju 42:7, aż do momentu ich prawdziwej pokuty. On będzie poświęcał wiele troski, będzie przemawiał do ich serca, aż dolina Achor, czyli miejsce ucisku i pokuty, stanie się dla nich drzwiami nadziei. Czytamy o tym w Księdze Jozuego, 7 rozdział 24-26 i Ozeasza, 2 rozdział 15 werset. Jest jeszcze siódmy argument. Siódmy argument: jest czarna, bo słońce ją przypiekło, ale i urodziwa. Pieśń nad pieśniami Salomona, rozdział 1, 5 i 6 werset. Oblubienica mówi o sobie: nie patrz na mnie, bo jestem czarna, bo słońcem jest piekło. Pieśń nad pieśniami, 1 rozdział, 6 werset. Ponownie, chociaż nie ma możliwości zastosowania do kościoła, zastosowanie do resztki jest bardzo trafne. Resztka wyzna, że jest naznaczona śladami gorąca słońca, które biło na nich podczas próby okresu ucisku. Czasu ucisku Jakuba, jak mówi Księga Jeremiasza, 30 rozdział, 7 werset. Rzeczywiście czasu ucisku dla ludu Daniela, takiego jaki nigdy nie był, odkąd istniał naród, aż do tego samego czasu, jak mówi Księga Daniela, 12 rozdział, 1 werset. W tym samym czasie resztka powie z wiarą: ależ ja jestem urodziwa. I utwierdzą się w myśli, że prawdziwy kościół, prawdziwy król widzi i docenia w nich piękno. Więc w tym samym czasie resztka żydowska powie z wiarą o sobie, że jest dla króla urodziwa. I będą pewni w swoich myślach, że prawdziwy król, czyli Pan Jezus Chrystus, widzi i docenia w nich piękno. To rzeczywiście słyszymy z ust oblubieńca w całej księdze, jak to mówi pieśń nad pieśniami, m.in. 1 rozdział, 15 werset oraz 4 rozdział, 1 werset i 6 rozdział, 4 werset i 4 rozdział, 1 werset. 8 argument: potrójne ostrzeżenie, by nie budzić przedwcześnie miłości. Pieśń nad pieśniami dzieli się na 4 części. Przez trzykrotne powtórzone stwierdzenie: abyście nie wzniecali i nie budzili miłości mojej, aż się jemu spodoba, jak to mówi pieśń nad pieśniami, 2 rozdział, 7 werset, 3 rozdział, 5 werset, 8 rozdział, 4 werset. Czy to zdanie można odnieść do kościoła? Niemożliwe. Chrystus kocha kościół, kościół wie, że jest kochany przez Chrystusa, a kościół kocha Chrystusa, nawet jeśli nie jest to powiedziane wprost, jest to implikowane w jego życzeniu, aby Pan mógł przyjść. Tak mówi objawienie 22 rozdział 17 werset. Któż mógłby sobie wyobrazić ostrzeżenie kościoła, aby nie rozbudzać lub nie budzić miłości zbyt wcześnie? Jest to tym bardziej uderzające, że zwrot ten nie jest jednorazowy. Ten zwrot jest powtarzany i stanowi centralny punkt pieśni nad pieśniami. Jednak biorąc pod uwagę prawdziwą oblubienicę i jej siostrę, wszystko staje się jasne. Teraz nie jest czas, gdy Kościół jest na ziemi, a Izrael jest lo-ammi, jak to mówi Ozeasza, 1 rozdział, 9 werset, czyli nie jest królem, nie jest ludem, nie jest ludem, lo-ammi znaczy nie jest ludem. Nawet dla Judy czy Jerozolimy nie jest to czas właściwy. Nadejdzie czas po wniebowzięciu kościoła, po pochwyceniu kościoła, po zabraniu kościoła z ziemi. To ten czas przyjdzie, kiedy prawdziwy Salomon przemówi do serca Izraela, najpierw Judy. I to widzimy w Ozeasza 2 rozdział 16 i 17 werset. W tamtym czasie, podczas okresu ucisku, będzie jeszcze za wcześnie dla 10 plemion, które, jak widzieliśmy, zostaną przywrócone do Palestyny na początku 1000-letniego panowania Chrystusa, czyli wtedy, kiedy się zacznie 1000-letnie królestwo. Wszystko będzie musiało nastąpić zgodnie z boskim planem i czasem. Inne rzeczy, które nagle stały się jasne.
inne rzeczy, które nagle stały się jasne. Kiedy już zrozumiemy, kogo reprezentuje Panna Młoda, wiele innych rzeczy nagle wpada na właściwe miejsce. Ona zaczyna dialog między oblubienicą a Panem Młodym, otwiera oblubienica. Pieśń nad pieśniami, pierwszy rozdział, drugi werset. Podczas gdy można było się spodziewać czegoś przeciwnego, Pan rzeczywiście będzie czekał na głos oblubienicy. To jest dokładnie to, co zapowiedział, będąc na ziemi. Oto dom wasz został wam pozostawiony pusty. I powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, że powiecie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Ewangelia według Łukasza, 13 rozdział, 34 werset. Kiedy głos resztki zostanie usłyszany i przez łaskę będą oni zwracać się do Pana jako błogosławieni, On nie omieszka odpowiedzieć i okazać swej miłości do nich, która nigdy nie ustała. Miasto Wielkiego Króla to nazwa Jerozolimy. Jerozolima jest nazywana miastem Wielkiego Króla, jak mówi nam Psalm 48, werset 2 oraz Ewangelia według Mateusza, 5 rozdział, 35 werset. Ten osobliwy opis jaśnieje w nowym świetle, gdy zobaczymy, że miasto Jerozolima oznacza resztkę, która będzie w tym mieście i która będzie oblubienicą Wielkiego Króla. Stąd możemy wyciągnąć wniosek. Po rozważeniu cech oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami staje się jasne, że oblubienicą nie jest Kościół, ale przyszła żydowska resztka, która będzie w Jerozolimie. Niektórzy sprzeciwiają się tej interpretacji, twierdząc, że Chrystus nie może mieć dwóch oblubienic. To nie oddaje sprawiedliwości słowu proroczemu i Chrystusowi, którego miłość jest tak wielka, że nie może być ograniczona do Kościoła niebiańskiej oblubienicy, ale obejmuje również żydowską resztkę, która zostanie przyjęta jako cały Izrael, o czym mówi nam list do Rzymian, 11 rozdział, 26 werset. Jego ziemska oblubienica. To rozróżnienie jest niezwykle ważne, ponieważ interpretacja oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami jako Kościoła prowadziłaby do błędnych wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do pozycji i pewności Kościoła. Kościół jest w stałym i mocnym związku. Jego pozycja jest zawsze niezmienna, chociaż jego stan nie zawsze jest taki, jaki powinien być. Z ziemską oblubienicą jest odwrotnie. Jej pozycja, jej akceptacja zależy od jej stanu, tylko wtedy, gdy jest stopniowo prowadzona do prawdziwej i głębokiej pokuty, jej pozycja jest ustalona. Wiara podziwia i raduje się z obu tych rzeczy, ze wspaniałego i mocno ugruntowanego miejsca miłości, które należy dziś do Kościoła, jak również z dróg Pana z Jego ziemską oblubienicą, która, gdy nadejdzie właściwy czas, zostanie przywrócona do ziemskich błogosławieństw. Do nagrania tego użyty został jako skrypt materiał autorstwa Michaela Harta pod tytułem Pieśń nad pieśniami, kim jest oblubienica?